drożdżowe z owocami i kruszonką. Bez wyrabiania, tylko mieszanie łyżką. Takie fajne ciacho potem wychodzi z piekarnika. Robi się łatwo, szybko i po prostu przyjemnie. A jak się je, jeszcze bardziej przyjemnie. I jest takie dobre, że nie będę czekać, aż ustygnie, spróbuję kawałek ciepłego. Zobaczcie, jak łatwo i szybko można zrobić takie fajne ciacho. Mieszankę kompotową Hortex przesyp do miski i odstaw do rozmrożenia. Drożdże rozetrzyj z łyżką cukru, dodaj 4 łyżki mleka, odstaw w ciepłe miejsce na około 10 minut. Pozostałe mleko wlej do rondelka, dodaj masło i cukier, postaw na małym ogniu i doprowadź do rozpuszczenia masła i cukru. Odstaw do przestudzenia. Do miski przesiej mąkę z solą, dodaj mleko z masłem i cukrem, wyrośnięte drożdże, żółtka, pastę waniliową, dokładnie wymieszaj dużą łyżką. Masa powinna być dość gęsta. Przykryj ściereczką i odstaw na 25 minut. Przełóż ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Powierzchnię wyrównaj szpatułką lub dłońmi opuszczonymi mąką. Przykryj ściereczką, odstaw ciepłe miejsce do ponownego wyrośnięcia na 25-30 minut. Kiedy ciasto wyrasta, przygotuj kruszonkę. Mąkę wymieszaj z cukrem i pastą waniliową. Wlej gorące masło i dokładnie wymieszaj. Na wyrośniętym cieście ułóż warstwę odsączonych z soku owoców. Ciasto posyp równomiernie kruszonką. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez 40-45 minut, aż kruszonka będzie złocista, a ciasto będzie odstawać od brzegów. Truskawki, czarne porzeczki, aronia i śliwki to owoce, które pachną latem. Te owoce są mieszance kompotowej Hortex. Mają mnóstwo właściwości odżywczych, zachowują swój kolor, aromat i smak. Pozostają zamrożone od razu po zebraniu. Można z nich przygotować takie fajne, drożdżowe ciacho z kruszonką. Można z nich przygotować oczywiście kompot i mnóstwo różnych fajnych deserów. Polecam, bo to bardzo fajny zestaw, który daje wiele możliwości. Życzę smacznego. Grześ z mniamniam.pl